Rozmowa polskiego radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie marszałku. Dzień marszałek Kordona wolniej i Panu słuchaczom. W studiu w Warszawie. Tak, tak. Panie marszałku, to nie jest kichot od historii, że syn musi jeździć w tej chwili przekonywać do tego, że Auschwitz nie jest polskim obozem. Nie no, w ogóle to jest coś strasznego, to ja bym nawet poważnie, to jest taki dramat historii i to jest takie głębokie zakłamanie, bo bo tutaj y, popsuli nam język, znaczy daliśmy sobie ten język które popsuć my Polacy, my Europejczycy, bo samo słowo nazizm, panie redaktorze, to już jest słowem jakby sztucznym, bo prawda jest taka, że to wielka, potężna zbiorowość niemieckie państwo niszczyło wtedy Europę, niszczyło Polaków, niszczyło obywateli polskich i y, spowodowało zagładę polskich Żydów. Można powiedzieć, że połowa Żydów europejskich mieszkała wtedy w Polsce i oni praktycznie wszyscy jako, jako pewna społeczność kulturowa zostali zabici, zamordowani, zagazowani, zniszczeni i tak dalej. Panie Marszałku, jak pan pisze w gazecie Kornela Morawieckiego, gazecie obywatelskiej? Żydzi polscy, nasi bracia po wielowiekowym ziomkostwie, po obywatelstwie, po zwyczajach i zachowaniach, po cywilizacyjnym dorobku. My Polacy jesteśmy spadkobiercami waszej tradycji i kultury, waszego ducha i myśli. No właśnie, ja uważam, że my jesteśmy spadkobiercami ich myśli, w jakim sensie oni też są naszymi spadkobiercami. W tym sensie, że oni, ich początki tego państwa Izrael, w koncepcja sama, ich te, emigracja do Transjordanii, jeszcze wtedy dominium brytyjskiego, przed II wojną światową, to wszystko było tak trochę na modłę, na, na wzór polski, bo myśmy odzyskali państwo, i nie chcieli swojego państwa. I to w jakimś sensie te, te dwie nacje, te dwa narody, polski i żydowski, one się przenikały przez wieki i do nieuniknienia w naszym języku, w naszych, do w naszych myślach, w naszych są ich są ich jakby słowa, ich ich, ich, ich Jest humor żydowski, jest gymaty, są humor. myśli żydowskie Oczywiście, jest myśli, określenie myśli żydowskie. I wielka myśl. I te, ich teologia nawet przenikała się z naszą. To jest to jest wielka, jakby wielka rzecz, która się działa na tym obszarze. I, i tą, tą wielką taką rzecz współpracy i, i wielkiej konkurencji wielowiekowej zniszczyła po prostu brutalna niemiecka siła. Taka jest prawda. I to trzeba nawet mój syn który mówi nazistowskie Niemcy, on nie mówi do końca prawdy, bo, bo to nie nazistowskie, to nie to chodziło. To, to chodziło o to, że po prostu Niemcy, to była taka zbiorowa, zbiorowy obłęd, który oni, potężny naród, mądry w tym sensie, że wykształcony, silny, ofiarny, waleczny, przemysłem swoim, 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 swoją organizacją wspaniały naród, on raptem pomyślał, że jest narodem pa, panów i narodem ma, ma inni będą podludzi, będą jego sługami, a inni, którzy, tak jak Żydzi, nie zasługują Żydzi czy Rosjanie, bo potem tak samo byli traktowani przez nich Rosjanie gorzej niż my Polacy nawet, tak? że nie zasługują na życie. Że, że można bezkarnie zabijać. Że, że to jest właśnie siła. Że to jest taki darwinizm społeczne. Oni tak to rozumieli. To, to była, to, to, I to jest zbiorowa wina, panie redaktorze. To jest to, jak mówimy o winie indywidualnej, to się głęboko mylimy. Bo to, bo to nie o to chodzi. Bo ja mogę być grzeszny, pan redaktor, wszyscy z nas, każdy z nas ludzi, ale, ale nasza wina indywidualna, jaka by ona nie była, to ona jest Znikomym tylko fragmencikiem tej winy zwierowej, co się stało, porządni ci Niemcy właśnie, dobrzy ojcowie, dobrzy obywatele, ofiarni, jakby za swoją, za swoją ojczyzną walczący, żołnierze, tak? oni raptem stali się okrucieństwem świata. I to, I to było coś, coś niepojętego. Panie marszałku, ale też no. nie mamy prawa tak aż bardzo generalizować. Nie, o ile mamy rzeczywiście prawo. Hitler stał mamy. na czele Niemiec. Nie, mamy, pa, panie prezydent. O byli też porządni Niemcy, nie, nie, którzy się z tym to, nie zgadzali. Ja rozumiem. Ja Oni rozum... lądowali również nie, nie, w obozach, chociażby w Dachau. Ale, ja rozumiem, ale, ale to tak jak jednostki, oczywiście tego, jak, jak mówimy, to tak samo jak mówimy o tym, że Polacy są winni, bo, bo byli tacy Polacy, co byli szmalcownikami. No prawda, ale to, 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 to właśnie jest indywidualna wina, czy indywidualna Zasługa. Ale tamten naród niemiecki poszedł za Hitlerem w swojej olbrzymiej demokratycznej masie. I, I nie tylko w masie w sensie zbiorowym, ale również inteligencja, również elity niemieckie, również no, no, generalicja, cała y, nauka niemiecka. To wszystko służyło maszynie zbrodni. Przecież, panie redaktorze, no jak mówiłem, polskie obozy śmierci, no przecież, przecież koncept tego niszczenia Żydów to był wąze. W styczniu 1942 roku i tam było 15 Niemców, to byli sami Niemcy. Tam był Heinrich, tam był kto tam, Eichmann, no już nie pamiętam tych nazwisk, prawda, no ale to były nie, nazwiska te, te, tych zbrodniarzy niemieckich, tych wielkich, i tam, tam nie było ani jednego Polaka. A, a Oświęcim był na terenie, tam nie było wtedy Polski, panie redaktorze, Oświęcim był na terenie Rzeszy. Trzeciej Rzeszy. Tak, na, na terenie tej włączony, włączonych do Rzeszy. A Polski w ogóle nie była była jakaś generalna gubernia, kraj Warty i tak dalej. Ale więc, a te obozy, no więc oczywiście. Narodowa... No to dla przypomnienia też błyskawicznie. Na terenie Generalnej Guberni z siedzibą w Krakowie na Wawelu nie powiewała flaga biało-czerwona. No na przykład, no nigdzie nigdzie wtedy biała czerwona flaga nie pojawiała na terenach okupowanych. Znaczy opaski może były na podziemnych wtedy na murach czasem pojawia się kotwica, czy znak biało-czerwony się pojawiał na murach, tajnie wpisany, prawda? To, to był nasza, nasza, na, nasz emblemat, nasz znak, tak? ale to było zakazane. To było... Panie Marszałku, moglibyśmy teoretyzować, że tak. rzeczywiście jacyś naziści sobie tam istnieli, że jacyś faszyści jest... sobie istnieli, tak. że jacyś hitlerowcy sobie istnieli. No dobrze, przyjmijmy, że tak rzeczywiście było. Ale były też takie firmy, instytucje, które do tej pory de facto funkcjonują, są to i marki samochodów, i marki odzieżowe, i marki produkujące obecnie, no już nie samoloty, a no inne tak, rzeczy codziennego dobrze. użytku, powiedziałbym nawet artykuły gospodarstwa domowego. I teraz co będziemy mówić, że te marki były nazistowskie? Panie doktorze. one były niemieckie i są dosłownie. Laborat Nagrodna zapomniałem zapomniałem nazwiska. Wielki chemik niemiecki żydowskiego pochodzenia, który był jakby twórcą amoniaku, więc dobrodziejcą ludzkości, bo, bo nawozy sztuczne, bo jedzenie mamy dzięki temu, tak? Ten, ten, ten wielki chemik niemiecki żydowskiego pochodzenia, on wynalazł cyklon B. I jego rodzina, jego rodzina tym cyklonem B została zgładzona. Pan rozumie, jak to było, co to było? Jaki to, była, jak, jaki to był mechanizm zbrodni? No, można powiedzieć, że, że on, on tą, bo, bo dlaczego oni nie rozstrzeliwali? Najpierw rozstrzeliwali. Koleżanka mi mówiła, że w Sosnowcu y, y, zrobili ring Niemcy, taki ring, i spędzili ludność polską, i do, i a, a na ten ring zapędzili Żydów sosnowieckich, tak, Sosnowca. Z miasta, wtedy, w zagłębi Zagłębia naszego, i strzelali, i rozstrzelali ich karabinami maszynowymi. Kazali ludziom patrzeć na to. Matka tej mojej koleżanki to jej opowiadała. Pan rozumie, co to było? To było, to było straszne okrucieństwo, straszne straszna ta, ta, takie zwyrodnienie. Dlaczego tylko Więc, w Polsce karano śmiercią za pomoc Żydom? No nie, nie tylko śmiercią rodzinę, bo to wiadomo, mój syn pojechał teraz do Markowej do ale nie wiem, czy miałem kolega, już nieżyjący, działacz chłopski, Staszek Helski, mówił, że Kornel mówi to rodzina, to było, że oni mordowali całą wieś. Pacyfikowali, palili do obozu, wysyłali, jak w tej wsi były ukrywani Żydzi. Nie rodzina, całą wieś, pan rozumie. To była zbiorowa odpowiedzialność. Przecież tam Niemcy, Niemcy stosowali zbiorową odpowiedzialność w stosunku do Polaków, no, a Żydów chcieli wymordować wszystkich. I, I to, że syn mój powiedział, że, że Polakom się należy jedno drzewko symboliczne Polakom, no prawda jest, bo każdy Żyd, który ocalał. Każdy, który w Polsce, no to można tak powiedzieć, tych ocenia się od 30 do 80 tysięcy z tych 3, ponad 3,5 ponad 3 miliony. Yy, żydów, żydów mieszkających żyd, w Polsce, tak, obywa, którzy Polskich, byli obywatelami tak, polskimi. Tak, tak, mhm. tak. Z tych, Ocalało tylu, tylu, tam kilkadziesiąt tysięcy, to każdy, kto ocalał, to musiał mieć pomoc Polaka, no bo inaczej nie mógł ocalić. I to nie jednego Polaka. No, zwykle nie jednego, ale, ale, ale ty jeszcze, ale, ale ja, ja nawet ty co ocaleli, że oni się bali Polaków, co rozumiem, bo jeden czy mała grupa ich yy, strzegła, a każdy mógł być do, donosicielem. On no, mógł być, no i oni się bali. I ta rodzina się bała, która yy, tego Żyda ratowała, i sami Żydzi się tego strasznie bali. Spotkania, sp spotkania z Niemcami się nie bali, bo jak spotkali Niemca, to potem już nie żyli, pan rozumie? Nie żyli. Ci, ci co przeżyli, to ich nie ma. Tego świadectwa nie ma. Tego, tego świadectwa śmierci nie ma, bo śmierć idzie i, i bierze, a, a ci, co przeżyli, to bali się bardziej Polaków, no bo, bo, bo mógł być potencjalnie. I oczywiście byli polscy szmarcownicy, ale, ale nasze państwo nie tak jak państwo choćby francuskie, czy tak jak węgierskie, czy, te, czy zwłaszcza na Austriacy przecież to byli, to dla, dla mnie Austriacy byli to samo co Niemcy. Przecież szefowie tych często obozów koncentracyjnych na terenach, tak, ale również no inne nacje były, zbi były zbiorowo też jakby zabrudzone tym, 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 tą zbrodnią. Litwini w ponarach rozstrzeliwali Żydów i potem Polaków, szałlifili litewscy. Panie to może problem tkwi w Ukraińcy, tym, że Polska Ukra jako jedno jedyne państwo w Europie rzeczywiście tę pamięć kultywuje. I to jest tak, my tę pamięć kultywujemy. My nie porozbieraliśmy obozów zagłady. My nie pozwoliliśmy na terenie tych obozów potworzyć sobie miejsc, domostw, osiedli. Austriacy to no. zrobili chociażby. Mają święty Boże spokój z tym. Trochęśmy, śmier... trochę tak, to, to prawda. A nawet więcej, no, komuniści często na, na, w Majdanku, potem był obóz Majdanek, był potem obozem też, yy, gdzie komuniści patriotów polskich więzili potem, pod, po wojnie światowej. To, to niestety też prawda. To przecież jest taka smutna prawda, ale no my, my to kultywujemy, no bo, to była nasza, bo to była nasza, jakby no, nasza, nasza, no nie chcę powiedzieć krew, ale, ale nasza myśl, no nasza, nasza właśnie kultura, no nasze, to nasze jestestwo, można powiedzieć, to było. No to odebrali... Dzisiaj Mateusz ma Morawiecki, pana syn, premier rządu RP, mówi o tym, że jednak no, to nie był najbardziej fortunny czas na przyjęcie tej ustawy. To może prawda, że ta ustawa również ma właśnie takie słabości, znaczy, ale to jest jakby trochę rozmowa na takim mimo wszystko bardziej takim taktycznym poziomie. A jeżeli chcemy tak mówić o, o rzeczywistości takiej głębszej, moralnej, o, o zło, dobro, o tym, o tej właśnie zbiorowej winie i tak dalej. No to, 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 ten, to, to, to każdy czas może jest, jest niedobry. W ogóle może to nie, nie chodzi o to, żeby, żeby za polskie obozy koncentracyjne polskie sądy karały, bo to chodzi o to, żeby takie stwierdzenia, takie jak by powiedział minister finansów. Izraela, tak? Żeby te stwierdzenia były piętnowane tam na terenie Izraela. Wszędzie, gdzie one się pojawiają. Żeby Niemcy za te, za takie stwierdzenia Niemcy ścigały. Niech, niech sędziowie niemieccy ścigają, jak są tam, jak są, jak są, za prawdą. No bo jak? To oni nie wiedzą, jak to były obozy? Wszyscy to wiedzą. Przecież to nie jest tak, że to, Więc to jest pewna, to jest pewien kamuflaż, to jest pewne, to jest pewien cynizm taki, taki jakby zbiorowy. To jest, to jest zła droga, to jest, to jest, to jest pewien, taki, no, taka droga trochę donikąd Europy, jeżeli będziemy w tym kierunku szli. To, to się jeszcze Czy Państwo polskie powinno być twarde i konsekwentne, czyli inaczej. Czy prezydent według pana powinien podpisać tę ustawę, czy ją zawetować? No coś są już rzeczy takie też techniczne. Myślę, że powinien... Ja uważam, że powinien to podpisać mimo wszystko, a potem negocjować nowelizację tej ustawy, jeżeli... Bo to jest wszystko do... Tam, tam ja na przykład uważam, że tam w tej ustawie jest, są komuniści jest na... komunizm, nazizm i ukraińscy nacjonaliści. No to przepraszam, jak, jak Sejm Polski boi się nazwać winnych Niemców, no to, to, to nie chodzi o nazizm, to chodzi o Niemcy. O Niemców. No to, to ta ustawa jest do poprawki. Ona jest do poprawki, ja, ja też Czyli co, będziemy pisać, takie masło maślane nam trochę wyjdzie. Niemieccy naziści... Nie, to jest źle, panie redaktorze. Ukraińscy nacjonaliści, nie, tak? Po prostu, no, ukraińcy czy nacjonaliści, Ukraińcy będący w Ukraińscy no? nacjonaliści, to jest w porządku, bo nie można mówić, że wszyscy Ukraińcy, bo Ukraina była bardzo podzielona. Część Ukraińców oddała życie za to, żeby, żeby te obozy zniknęły. Te niemieckie obozy zniknęły. Albrzymia część Ukraińców. Ale była część Ukraińców, była SS Galicjen, była, była grupa, która Współpracowała z Niemcami, która, która mordowała Żydów, mordowała po, tak jak i Polaków. I, i, i to, i to i oczywiste, że, że, to, że to, ale więc w jakimś sensie instytucjonalne odłamy różnych państw powinny być potępione, i, i to, że te państwa jakby no, chcą kryć tą rzecz, prawda, że, ale że, jak pan, że rząd wisi. potępiać dziś Ukrainę. Która robi sobie ze Stiepana banderę bohatera. No trzeba potępiać w tym sensie, że, że nie wolno z mordercy robić y, bohatera. Panie redaktorze, no nie wolno. Nie wolno gloryfikować zła zbrodni. Takiej zbrodni. No to, to nie, bo to była też, bo oni byli w jakimś sensie naśladowcami tej ideologii y, właśnie. Jakiej? No e, no właśnie. No właśnie jakie, jakiej? tej właśnie niemieckiej ideologii, tej niemieckiej ideologii faszystowskiej nacjonalistycznej takiej ideologii jakby zbrodniczej, że, 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 że są lepsze, gorsze narody i że można te gorsze niszczyć i, i, i zabijać. Panie Marszałku, kto za chwileczkę tę całą sytuację wykorzysta i kto będzie próbował wyciągać wydarzenia marca 68 roku? Kto? By... Bo ja nie mam żadnych złudzeń co do tego, że za chwileczkę ktoś to spróbuje zrobić. Pytanie brzmi tylko po co i na co i w jakim no, no celu? Boję się, że, to, że tą sytuację właśnie wykorzystują Niemcy, i w jakim sensie grają na tym Żydzi i trochę Rosjanie, Amerykanie nawet też, bo są, tam jest potężna lobby żydowskie, potężna i kapitał żydowski tam jest. Więc w jakim sensie jesteśmy tutaj osamotnieni, ale, ale, ale mi się wydaje, że, te, że, nie, że nie możemy się bać tej samotności, że, że to, tą prawdę musimy głosić. I to jest, tutaj jakaś nasza odwaga jest potrzebna. Nasza to pewna taka, taka determinacja. Tu nie możemy ustępować, nie możemy mówić, nie możemy się zgodzić po prostu na, na, w imię jakieś nie wiem, w imię, y, interesów, bo to jest coś o coś więcej. My, my nawet wie, walczymy więcej niż o pamięć. My walczymy o pewną tożsamość Europy, nie tylko Polski. W sensie... Bardzo to, dziękuję, marszałek senior. Warni i Solidarni, kordal Morawiecki był państwem i moim gościem.